Warhammer 40 000 Gladius Relict of War to strategiczna gra turowa. Stworzyli ją deweloperzy z Proxy Studios, a premiera miała miejsce 12 lipca 2018 roku. Dostępna jest wyłącznie wersja PC-towa, a produkcja nigdy nie pojawiła się na konsolach. Wcielając się w jedną z czterech frakcji, będziemy walczyć o dominację na planecie Gladius Prime. Rozgrywka jest bardzo płynna i przyjemna. Werbujemy jednostki, toczymy pojedynki, z wygranych otrzymujemy doświadczenie, gromadzimy wiedzę i rozwijamy drzewka technologiczne. Masa jest tu ciekawych rzeczy do przeczytania. Tytuł umożliwia nam zagłębienie się w lore, bliższe poznanie bohaterów, jak i ogólnie historii uniwersum. Pomimo kilku dostępnych poziomów trudności dosyć ciężko walczy się z wrogami. Wymagane jest umiejętne manewrowanie, ustawianie różnych rodzajów pionków na planszy, wspólne wspieranie się, gromadzenie surowców, a także rozwój sieci miast, budynków i murów ochronnych. Jak wspomniałem wcześniej, istnieją cztery frakty i każdą z nich gra się trochę inaczej. Najłatwiej kosmiczną przygodę rozpocząć Marines i Necronami. Nieco ciężej jest orkami, a Imperium Ludzi będzie przeznaczone dla zaawansowanych strategów. Interfejs jest bardzo klarowny i przejrzysty, co chwila wyskakują nam jakieś podpowiedzi i istnieje masa udogodnień. Panosząc się po mapie zajmujemy strategiczne punkty, wybijamy przeszkadzające nam potwory i rozbudowujemy kwaterę, poszerzając tym samym nasze terytorium. Ikony po lewej stronie są minimalistyczne, ale w sam raz spełniają swoją funkcję. Jasno widzimy posiadaną populację, jej wzrost, gromadzenie rudy, energii, poziom przeprowadzanych badań. Istnieje tu też taki wskaźnik jak influence, sygnalizujący raczej wpływy i lojalność wojsk. W Gladiusie tak naprawdę nie ma kampanii z prawdziwego zdarzenia, czy jakichś bardziej rozbudowanych scenariuszy. Po prostu w prawym rogu pojawiają się kolejne rozdziały, sugerujące nam, jakimi badaniami się zająć i co wyprodukować. Zawsze trzeba kontrolować stan naszych surowców, a także czy przeciwnik przypadkiem nie przejmuje kontroli nad mapą. W teorii ile wojsk zwerbujemy, tym będziemy silniejsi, jednak nie jest to takie proste jak się wydaje. Utrzymanie armii sporo kosztuje, a nie każdy przeciwnik będzie podatny na daną broń. Właśnie ten schemat zmusza do nieustannego rozwoju i żonglowania jednostkami. Z każdym dokonanym badaniem i odkryciem czuć będziemy się silniejsi i drobnymi krokami piąć się po sukces. Każda wojskowa jednostka posiada swoje unikatowe parametry. Jest to chociażby pancerz, pula punktów żyć, siła, celność oraz zdobywana z każdą wygraną walką ranga. Nie będę ukrywał, jestem zielony w tego typu strategiach, więc przez większość czasu działałem po omacku, metodą prób i błędów. Boleśnie przekonałem się, że lecąc z zwykłymi szturmowcami na grupę wrogów nie ma większego sensu. To samo tyczy się zdobywania fortec. Bez czołgów i ciężkiego sprzętu nie warto tam nawet podchodzić. Jak wiadomo, jest to gra turowa i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zagrać sobie z kolegą na jednym kompie. Pewnie lepiej będziecie się bawić, aniżeli ze sztuczną inteligencją. Poziom trudności jest naprawdę wygórowany, a całość została stworzona dla prawdziwych fanów strategii. Popełniając całą masę błędów i tak dobrze się bawiłem, otrzymujemy sporo opcji kombinowania, rozwijamy bohaterów i zdobywamy doświadczenie. Każda z frakcji posiada trochę inne drzewko badań, opiera się one w głównej mierze na poprawieniu łańcuchu dostaw, przyspieszeniu pewnych procesów. Pozwala tworzyć czołgi i naprawdę potężnie uzbrojone jednostki. Z czasem badania zaczynają trwać coraz dłużej. To samo tyczy się werbowania wojsk, stawiania kopalni lub domów mieszkalnych. Jest to ogólnie mała gra, ale z wielkimi aspiracjami. Misję można potraktować w dowolny sposób. Nikt nam tu nic nie każe, czy też zbytnio nie prowadzi za rączkę. Graficznie jest przyzwoicie, losowo generowane mapy są pełne szczegółów, w wolnym momencie możemy maksymalnie przybliżać lub oddalać kamerę. Wspomniany wcześniej czarno-biały interfejs jest mega przejrzysty, nie ma tu jakichś niepotrzebnych udziwnień i każdy grając w to pierwszy raz bez czytania czegokolwiek będzie wiedział, o co chodzi. Oczywiście najlepiej grało mi się frakcją kosmicznych Marines, są oni tu wyśmienicie odwzorowani, rozrzucają z kosmosu różne wieże strażnicze, ich architektura jak zawsze jest monumentalna i pełna podziwu. Za rywalami, których należy zdominować, po mapach wałęsać będą się różnego rodzaju przeszkadzajki, są to mieszkający tutaj kosmici i w zależności jak nam się trafią, mogą być mocni lub słabsi. Razy od razu pozbywać się ich gniazd i wycinać całe armie do zera, gdyż puszczone samopas w krótszym lub dłuższym okresie są w stanie przeprowadzić zabójczy kontratak. Animacja, jak i wygląd wojsk poszczególnych ras jest nadzwyczaj dopracowany. Różne wybuchy i strzały jak na strategię turową prezentują się okazale. Ponadto na mapach trafiają się różne obszary, będą takie całkowicie zalesione. Pustynie pozbawione życia, szeregi zrujnowanych miast, tereny zasypane śniegiem, miejsca, z których ulatniać będzie się trujący gaz, czy takie przypominające wnętrze piekieł.
Jeżeli chodzi o tekst i dźwięk, to wszystko zgadza się z kanonem. Brakowało mi tu jednak polskich napisów, gdyż przyznam szczerze, że zdecydowanie jest to czytać. Motywy lecące w tle dla mnie nieszczególnie się spodobały. Są takie sztampowe i odtwórcze. Podobne brzmienia słyszałem już w dziesiątkach innych strategii, a żaden lecący kawałek nie spowodował, abym się nad nim dłużej zastanawiał. Nie ma co liczyć na jakieś fajne wstawki przerwnikowe czy filmiki. Widać i słychać, że jest to produkt zrobiony za małe pieniądze i skierowany do wąskiej rzeszy odbiorców. Wysoki poziom trudności dosyć mocno dał mi się we znaki, ale ogólnie uważam, że jest to udana gra. Jak was chwyci i wciągnie, to spokojnie utoniecie w niej na wiele godzin. Posiada podobny vibe jak te całe cywilizacje i molochy 4X. Na 100% stanowić będzie wyzwanie dla prawdziwych taktyków, gdyż mikro zarządzania jest co niemiara. Liczy się zarówno zajmowanie pozycji, jak i nieustanny rozwój. Gorąco polecam, gdyż jest to doszlifowane dzieło.